i w Ewangelii słyszymy o wodzie. A czym jest woda? Woda jest źródłem życia. I w tę prawdę życia, w to źródło, zwątpili też Izraelici, którzy mówią do Mojżesza: wywiodłeś nas tam, ziemi egipskiej, a teraz tu my spragnieni, z pragnienia umieramy. I bunt się podnosi. I Mojżesz zwraca się do Boga: co czynić mam, Boże? A Pan Bóg mówi: weźmij tę laskę i uderz w nią w skałę, a woda wypłynie. A cóż to jest dzisiaj skała? A skała to jest obojętność, bezduszność, chciwość. I tak każdy z nas może tę skałę nazwać i odmieniać w wielu przypadkach. Ale jest siła, która skruszy tę skałę i da tę życiodajną wodę. To jest wiara. To jest wiara w ufność Bożą i w Boga. I wiara dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Bo i również tam przy tej studni jest ta, która nie należy do społeczności. Jest poza tą społecznością. Samarytanka. A więc z tego źródła wszyscy mają czerpać i mają żyć wiecznie. Ale czy jest to możliwe, jeśli w naszym życiu nie ma Boga? Nie ma. Są rzesze ludzi, którzy są obojętni na wołanie o Boga. Jeśli popatrzycie na ten fronton tego budynku uosabiającego władzę Rzeczypospolitej, władzę wykonawczą, to cóż tam widzimy? Jest inskrypcja: honor i ojczyzna. Mówiliśmy tu już powielokroć, nie ma tam Boga. Nie tylko na frontonie w tej inskrypcji, ale i w duszach, umysłach i sumieniach. Dlatego rzecz całą naszą, tak jak ksiądz był łaskaw powiedzieć, rozpoczynamy od podstaw, od ufności w Boga, wiarę i poczynamy od ziemi. Stąd nieprzypadkowo tutaj gromadzą się dzisiaj rolnicy i ci, którzy ich tu wspierają. Dzisiaj jeszcze nie liczni, ale ufam, że z każdym dniem, z każdym tygodniem będą tu coraz szersze rzesze. I dlatego, drodzy zgromadzeni, za tydzień w niedzielę palmową, a więc w dzień triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, tu w tym miejscu odsłonimy i poświęcimy tablicę pełną. To znaczy, będzie tam Bóg, honor i ojczyzna. Dlatego wszystkich zapraszam na tę uroczystość za tydzień, w niedzielę palmową, z palmami, z uśmiechem na twarzy, z radością w sercach, bo to poczyna się od nowa. Od nowa poczynamy od nas samych, od kręgu rodzinnego, od kręgu sąsiedzkiego, od nas wszystkich. Uroczystość tę rozpoczynamy o godzinie 11:30 w kościele Świętego Krzyża na placu Trzech Krzyży, w kościele Świętego Aleksandra. Choć pewnie i będą ci, którzy wyjdą z
kościoła Świętego Krzyża, gdzie jest ta inskrypcja także przejmująca i wiele mówiąca, sursum corda, w górę serca, tak, w górę serca, z pełną ufnością i wiarą, że oto rozpoczyna się od nowa tej ziemi. Drodzy zgromadzeni, ufam, że będziemy tutaj za tydzień w wielkim gronie. I to, co usłyszymy za tydzień, co zrozumiemy wskazań z naszych rozmów, poniesiemy do swych rodzin, by tam przy jajecku, jak to się mówi, podczas śniadania wielkanocnego, mówić o naszych polskich rodzinnych sprawach. A ci, którzy nie będą mogli być wśród swych rodzin z różnych powodów, zapraszamy tu, do miasteczka, na śniadanie wielkanocne. To tu będziemy się dzielić jajkiem, składać życzenia i prosić Boga, by i Ducha Świętego, by dał nam siłę i wytrwanie w tej wielkiej misji, jaką rozpoczynamy. Bóg zapłać księdzu, Bóg zapłać wszystkim tu obecnym i z palmami za tydzień tu, w tym miejscu. Bóg zapłać.